Dzisiaj Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs w programie Olimpia. Konkurs dedykowany salom gimnastycznym przy szkołach. Bardzo się cieszę właśnie, że do Wielkopolski trafi blisko 70 milionów złotych na ten cel, gdzie to dofinansowanie zyskało 31 projektów, 31 sal gimnastycznych przy szkołach. Dzięki temu będzie mogło powstać w Wielkopolsce. Tutaj w naszych obornikach można się również bardzo cieszyć, że dostanie dofinansowanie szkoła podstawowa w Chrustowie. Szkoła podstawowa w Chrustowie, przypomnę, imienia Bronisława Malinowskiego. To bardzo oczekiwana inwestycja w tej szkole. Oczekują jej zarówno nauczyciele, rodzice, ale przede wszystkim dzieci. 2 miliony złotych dofinansowania do budowy nowej sali w Chrustowie to informacja, która na pewno ucieszy wielu uborniczych.